Glas Onion. Czyli nominalnie druga część Knives Out. Daniel Craig ponownie w roli niezwykle nietuzinkowego detektywa. Zapraszam serdecznie. Z naszej perspektywy zwykłych użytkowników i zjadaczy chleba Cóż po premierze, ponieważ 23 grudnia miała miejsce na serwisie Netflix, premiera drugiej części Knives Out, Edgewist wykupił prawa po niezbyw niezwykłym sukcesie pierwszej części. E, przy czym e, ta historia praktycznie nie ma nic wspólnego z poprzednią historią, no jedynie głównego bohatera, czyli naszego detektywa, granego tutaj po raz kolejny niezwykle wybitnie, moim zdaniem, przez Daniela Craiga. Ok, no dobra, to jak to wypadło? No ja nie jestem pierwszym, którego będziecie mieli okazję usłyszeć lub zobaczyć, który wypowiada się na temat tego filmu, ponieważ niestety wyróżnieni, czyli tak naprawdę osoby, które mają większe zasięgi i większe możliwości już Nice Out obejrzały sobie wcześniej i wyrobiły sobie opinię. być może Wy też z tymi recenzjami wcześniejszymi żeście się spotkali. Jakiś miesiąc temu zresztą ten film ma swój, miał swoją premierę kinową o dziwo w Stanach. W bardzo niewielu wyselekcjonowanych kinach był on pokazywany i zrobił wtedy na widzach, tych, którzy się dostali w ogóle te, nie, na tą niewielką ilość seansów, ogromne wrażenie. A czy też ogromne wrażenie zrobił ten film na mnie? Muszę wam powiedzieć, że spodziewałem się czegoś innego. Nie, nie jest to negatywne. Określenie, zaraz przejdziemy do szczegółów. Otóż otrzymujemy tutaj kolejną historię, mocno tym razem osadzoną w naszej niedawnej współczesności. Mamy bowiem szalejące w świecie COVID i nieodłączną, przy tym covid ie e, konieczność utrzymywania dystansu. Większość naszych bohaterów rozpoczyna więc w domach, w zamknięciach, no mniej lub bardziej, w odosobnieniu, no mniej lub bardziej, sami się przekonacie, wszechobecne maseczki i tak dalej, i tak dalej. I przynajmniej początkowa część tego filmu mocno skupia się na tym, jak Płynęły te fragmenty, ten fragment naszej historii, z naszego współczesnego społeczeństwa, na rolę, na jakby życie tych poszczególnych naszych bohaterów. A bohaterów tu mamy, strzelam teraz z pamięci sześcioro, plus naszego głównego detektywa. Przy czym tradycyjnie będzie on starał się rozwiązać pewną, pewną zagadkę. Mamy tutaj więc czwórkę, a potem okazuje się, że jest ich więcej, ludzi związanych z najbogatszym, najbardziej innowacyjnym umysłem tego świata, czyli z człowiekiem Milesem, że taką ma nazwisko ten bohater. Wszyscy oni w ten czy inny sposób są przyjaciółmi Milesa i są przez niego zaproszeni na jego grecką wyspę na weekend wzajemnego relaksu i odpoczynku. Raz do roku mają taki zjazd wzajemnego towarzystwa. Widzę, że moje pieski mają też coś do powiedzenia, więc być może więcej dorzucą w tle, będziecie mogli usłyszeć. Okej, okay. no i na to wszystko pojawia się nasz główny bohater, ponieważ detektyw również otrzymuje zaproszenie na ten wieczorek. Dlaczego? Otóż w invitation, zaproszeniu napisane jest, że wszyscy oni będą mogli wziąć udział w rozwiązaniu tajemnicy morderstwa bohatera, czyli Milesa, no i no i. No i muszę Wam powiedzieć, że ta druga część Knives Out, czyli Glass Onion, jest mniej filmem detektywistycznym, niż mi się wydawało, niż miałem nadzieję, lub yy, niż się spodziewałem. Pierwsza część była jednak mocno osadzona w temacie, kto zabił, choć od razu widzieliśmy, że ktoś zabił, potem dlaczego zabił, a potem okazywało się, że mieliśmy tam drugie dno i osoba, której się wydawało, że zabiła, to de facto... Yy, nie chcę wam zdradzać, jeśli ktoś nie widział pierwszej części Nice Out, to koniecznie obejrzcie, bo uważam to, ten film za bardzo, bardzo dobry. Współczesną wersję filmów detektywistycznych. Zresztą postać głównego bohatera Granatu i przez Daniela ewidentnie pachnie mi tutaj Płaro. On ubiera się w starym stylu, ma taki styl, bardzo mocną, silną manierę językową, absolutnie nie belgijską, skąd pochodził Poirot, ale to jest bardzo charakterystyczna postać, bardzo nietuzinkowa postać, mająca wysokie niemanie o sobie, o swoich możliwościach, co też jest charakterystyczne dla każdego znanego nam w popkulturze. Superdetektywa, Boy Sherlock Holmes i Poirot no nie mieli niskiego niemania o sobie, wręcz przeciwnie, i tutaj nasz bohater również wysokie niemanie o sobie ma, ale uwielbia zagadki i teraz ma okazję po długim czasie, gdy go umysł nie był w nic zaangażowany no bo wiadomo covid kwarantanny i tak dalej nareszcie może sobie jego umysł poszaleć i Daniel Craig pokazuje to bardzo dobrze że to jest bardzo fajna rola bardzo fajnie odegrana bardzo fajnie zaprezentowana nam tutaj e, troszkę inny aspekt osobowości tego bohatera on w pierwszej części jest bardziej skupiony na byciu detektywem tu jest bardziej pokazana jego strona bycia ekscentrykiem co nie umniejsza jego mm, cechom detektywistycznym. Absolutnie nie. Mamy kilka wyrazistych postaci, fajnych, takich będących trochę schematycznymi postaciami, określającymi high society, bym powiedział, współczesnego społeczeństwa. I ten zlot na tej tajemniczej wyspie drogiego przyjaciela jest okazją, by poznać ich lepiej, by zrozumieć ich wzajemne relacje oraz osoby, która, której się tutaj nikt nie spodziewał i bynajmniej nie mam na myśli detektywa. Ta osoba bowiem z ich przyszłości co rok otrzymywała zaproszenie, i nagle po 10 latach złego zaproszenia korzysta. Więcej Wam nie zdradzę. Oczywiście, wiadomo, że historia nie potoczy się tak prosto, jak wymyślił sobie gospodarz tego eventu. E, oczywiście gospodarz nie zakładał wydarzeń, które, tu wyda które będą miały to miejsce. Sami zobaczycie, jak historia się potoczy. Tak jak powiedziałem, jest to mniej film detektywistyczny, niż mi się wydawało. E, w pewnym w momencie, mniej więcej w dwóch trzeciach historii, nagle mamy retrospekcję tego wszystkiego, co wydarzyło się, a wydarzyło się bardzo sporo, tuż przed. Tym zjazdem i co miało ogromny wpływ na to, jak ten zjazd przebiega. W dużej więc mierze tak naprawdę całość detektywistyczna okazuje się, że została wykonana nie, niejako przed samym zjazdem i tutaj e, w związku z tym mamy więcej retrospekcji, bardzo ciekawych, bardzo oryginalnych i fajnych, i nawiązujących do tego, co się dzieje. Natomiast samego rozkminiania w towarzystwie głównego bohatera i samego przemyślunku dla nas, dla nas oglądających, mmm, mamy takie poszlaki, nasz bohater nie wie, co za tymi poszlakami się kryje. My też możemy się zastanowić, być może szybciej od niego to odkryjemy, takiej zabawy umysłowej Tutaj niestety lub stety, jak to woli, nie dostaniemy. Dostaniemy za to więcej pewnych przyjazdkrawionych zachowań, pewnego cringe'u nawet bym powiedział. Ewidentnie tutaj reżyser i generalnie cała ekipa jedzie trochę po bandzie. Tutaj prawie każdy jest w ten czy inny sposób ekscentrykiem, i pomimo tego, że główny bohater, nasz detektyw, wyróżnia się swoją ekscentrycznością i swoim sposobem zachowania, wyrażania swoich emocji, czy generalnie językiem, tak każdy ma w sobie pewne. Przegięcie. Każda z tych postaci w pewien sposób przegracza takie ustalone, powiedzmy, normy zachowania e, czy obaczowości. Jak sobie to zinterpretujecie, sami zobaczycie. Czy to oznacza, że ten film jest gorszy niż dwójka? Po seansie powiedziałbym, że troszeczkę delikatnie się zawiodłem, ponieważ oczekiwania miałem bardzo, bardzo wysokie. Ale już dzień, w dniu następnym, czyli właśnie dzisiaj, kiedy nagrywam tą recenzję, powiedziałbym, że nie, że nie. To jest po prostu troszkę inny film niż Nice Out, ale równie mocny, równie fajny i równie wciągający. Akcja jest. Oczywiście jest to akcja na poziomie filmów detektywistycznych, więc nie mamy tu pif-paf, ucieczek, gonitw i tych podobnych rzeczy. Chociaż Sami zobaczycie. E, ale ta akcja jest. Czy są emocje w związku z tym i związane z tym przeżycia, kiedy patrzymy na bohaterowie, radzą siebie sobie z wydarzeniami na ekranie? Tak. Czy są postacie, którymi kibicujemy? Tak. Można więc powiedzieć, że są wszystkie niezbędne cegiełki, by ten film nas wciągnął, zaangażował i byśmy byli zadowoleni po seansie. Czy w związku z tym ja wyszedłem zadowolony z tego seansu już po przemyśleniu Tak, zdecydowanie. Z chęcią zobaczy część trzecią. Fajnie, że ktoś to pociągnął, że po tym sukcesie kinowym nie okazało się, że mamy tu pierwszą część. Ewidentnie budowany jest bohater gdan, grany przez Daniela Krajka, czyli nasz tytu, no nie tytułowy, nasz detektyw jako postać, która pojawia się w wielu, wielu kolejnych częściach, czy to serialach być może, czy w filmach pełnometrażowych. Zakładam, Zakładem rzeczy Netflix będzie kręcił filmy pełnometrażowe. Mamy tutaj też naprawdę wysokiej klasy ekipę aktorską, naprawdę najwyższa półka i aktorzy tutaj dają radę. Te postacie niektóre są mniej lub bardziej sztampowe, więc nie jest to film oscarowy, tutaj nie mamy możliwości wykazać się ze swoimi nies niespotykanymi, wyjątkowymi umiejętnościami odgrywania z naszych ról, ale jest to jednak wysoki poziom, dobrze zagrany i postacie nas nie denerwują sposobem, w jaki zostały rozpisane i jak kazano potem aktorom grać. Także na poziomie reżyserii jest całkiem nieźle. Fajne kamerowanie niektórych scen, fajna zabawa z tym, jak kamernego nagle ujawnia się z ramienia bohatera albo gdzieś tam za jakiejś kolumny greckiej mamy widok. Fajne, śmieszne sceny, tak jest tu trochę śmiechu, ale takiego właśnie, trochę takim przeskrawionym stylu, takiego właśnie ekscentrycznego detektywa. Bo o dziwo to wokół właśnie naszego detektywa jest troszkę więcej scen takich śmiesznych, wyjątkowych, takich naprawdę można jedna czy dwie, kiedy detektyw. Scena z kuszą, powiedzmy, sami zobaczycie o co chodzi, kiedy nagle jest bach i rozwiązanie. Bardzo dobra scena, bardzo fajna, zaskakująca. Nie spodziewałem się, że w ten sposób reżyser czy generalnie twórcy to wszystko rozwiążą. Także słuchajcie, nie przedłużając, jeśli oglądacie Macie Netflixa, obejrzyjcie. Bardzo, bardzo polecam. Nie musieliście w oglądać pierwszej części. Spokojnie, bez obejrzenia pierwszej części sobie poradzicie. Jeśli nie oglądaliście pierwszej części, koniecznie Wam polecam. To jest fajna, na razie dwuczęściowa historia. I wydaje mi się, że to będzie fajna historia, jak współcześnić troszkę stary już z punktu widzenia rozwoju kina archetyp y, takiego detektywa ekscentryka. No bo mamy takich dwóch klasycznych, tak jak mówiłem zawsze. I y, detektyw Poirot i Sherlock Holmes to są takie archetypy. Archetypy tego detektywa z melonikiem, z nieskożoną elegancją, stylem wyjątkowym i z taką bardzo oryginalną, jak to się mówi, osobowością. I tutaj ten detektyw grany przez Daniela Kraiga jest dokładnie taki sam, no ale jest uwspółcześniony, ponieważ historia jest współczesna. Tutaj, tak jak powiedziałem, mamy środek COVID-2020, czy tak, tak, 2020, więc dodatkowo mamy ten smaczek, że ten dosyć stary jednak archetyp, końcówka XIX wieku, początek XX wieku, został przeniesiony do naszych czasów. I to jest fajne, ciekawe spojrzenie i oryginalne. Mam nadzieję, że. Ta postać będzie się rozwijała, że będzie podążała z rozwojem, tak jak nasze społeczeństwo i nasz świat się rozwija w kolejnych częściach. W związku z tym cieszę się, że taka postać pojawiła się w tym panteonie różnych charakterystycznych i ciekawych postaci kinowych, czy być może w przyszłości serialowych, z którymi mamy do czynienia. Sama historia jest ok, jest fajna, ciekawa, nie jest wyjątkową tajemnicą detektywistyczną, bo tak jak mówię, bardziej jest to zaskoczenie związane z tym, że dużo pracy detektywistycznej wykonano wcześniej, i nie mamy okazji jakby towarzyszyć bohaterom w rozwiązywaniu zagadki, ale mimo wszystko fajny, oryginalny styl, to jest wciąż nice out w tym podobnym stylu, szczególnie dzięki temu, że mamy tu tego głównego bohatera, który ten styl w pierwszej części przenosi. Tak jak mówię, mniej detytalistyczny, troszkę bardziej ekscentryczny w postaciach, bardziej z większym poczuciem pewnego humoru niż w pierwszej części. To wszystko z mojej strony. Zapraszam na inne materiały na moim kanale. Już jutro oglądam cztery części. Broad Origin Wiedźmina, postaram się jak najszybciej nakręcić materiał na ten temat, a na początku roku polecę Ci mnóstwo materiałów, bo podsumowanie listopada i grudnia, ponieważ będzie to jeden wspólny tytuł, ten za mało już w listopadzie się działo, więc będzie podsumowanie listopada i grudnia Nerdosko-Gikowskiego razem, a potem będą już podsumowania coroczne, więc najlepsze filmy, najlepsze seriale, najlepsze gry planszowe, najlepsze gry komputerowe, będzie też coroczne podsumowanie kanału koło 20, bo to rocznica mojego kanału, Okej, okay. jeszcze raz, na wszystkich, którzy są materiałowe zapraszam, na te, które powstaną i niedługo pojawią się na kanale, oczywiście, również i tradycyjnie, trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia, nie przejadać mi się tam, nie przejadać się i zdrowo. Cześć.